No hej, cześć, siemaneczko wam moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Age of Mythology. I dzisiaj misja 13, przeciąganie liny. Bohaterowie walczą, aby sprowadzić wóz z fragmentami Ozyrysa do ich miasta, zanim Khemsit zdoła go zabrać i zniszczyć. Jak pamiętacie, ostatnio przyzwaliśmy takiego strażnika, no i przy nim właśnie była taka dziwna skrzynia. No i dzisiaj dowiemy się chyba coś więcej na jej temat, więc ruszajmy. This box contains a god? A piece of a god, Osiris. Set tricked him and had him killed. His body was cut into pieces and scattered across the sands of Egypt. Khemsit was in the process of trying to destroy this one completely. If Osiris is dead, what good is a piece of his body? It is not easy to kill a god. Osiris is dead, but not dead. If we can reunite his body, he will live again. However, if Khemsit succeeds in destroying a single piece, all is lost. Be quiet back there. We have walked into an ambush. Get the Osiris piece to the city. Arkantos and his men have been ambushed in the canyon pass. We must rescue them. Time is short. Quickly prepare an army and send it into the pass before Khemsit can escape with the Osiris piece. Okej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co oni tu robią? Dobra, mamy od razu trzecią erę, co mnie całkiem cieszy. O, mamy te pomniki, one mi tutaj dają te właśnie punkty wiary. Dobra, pójdę w ludzi, skorpiony. Co tu się stało się? A oni padli tu całkiem. Odzyskaj wóz z fragmentem Ozyrysa. O cholera, ale to... I przeprowadź go do swojego miasta, zanim Khemsit zabierze go do swojego. Ej, ale to może być trochę ciężkie zadanie. Bo oni już idą w masakra. Te misje egipskie, no to jest taka, wiecie, to jest kolejna czasóweczka. Dobra, ja tu potrzebuję tak. Po pierwsze, rekrutować. Dobra, wy wszyscy się tutaj gdzieś rekrutujcie i to w naprawdę dużych, ale to dużych ilościach. Dobra, ja myślę, że tu potrzebuję jeszcze więcej tego wszystkiego. Czy ja mogę im utrudnić życie i na przykład wysłać te plaga węży? Na przykład plagę węży gdzieś tutaj na przykład. O, proszę bardzo, niech walczą z nią. Co my tu mamy? Przodkowie, wskaż, aby obudzić pradawnych żołnierzy. Dawaj, przebudźcie ich, cokolwiek, róbcie coś, żeby zareagować, bo my naprawdę musimy się spieszyć, jeżeli chcemy to szybko i sprawnie ogarnąć. Fragment Ozyrysa do miasta, no chciałbym, o proszę, nie no, tutaj obrywają co nieco, nie powiem, że nie. Coś tam obrywali, dobra, skrzeszamy ich, haha. Kurczę, to wcale nie jest daleko, żeby to wszystko tak dość niefortunnie mi poszło. Dobra, na razie idziemy w tych, ale mówię, oni są dość skuteczni, mogą mi troszeczkę pomóc. Właśnie, wy również się tutaj rekrutujcie, bo skorpiony mi potrzebne i to na już. Dobra, dużo skorpionów i w ogóle wszystkich. Dobra. Musimy to szybko odzyskać. Czy ja jestem gotowy to zrobić? Nie wiem. Cholera, jaką oni mają tu mocną armię, to nie jest wcale słaba armia. Jest ich naprawdę dużo. Dobra, wy wszyscy tutaj dalej ruszajcie po prostu. Dobra, skorpiony tam gdzieś się pojawiają. Pojawiają się chyba, co to robi? Daje ci złoto, ludzki bohater. Nie, to chyba tego nie chcę, na razie. Dobra, iść dlaczego tego nikt nie włożył do tego miejsca? Przecież to wtedy dopiero chyba działa jak należy. Dobra, nie no, tu nie muszę chyba się martwić o nic jakoś więcej specjalnie. Muszę po prostu dużo rekrutować. Tu cały czas ktoś musi się pojawiać. Więc szybko i sprawnie, nie no, muszę tutaj połączyć ich wszystkich w jakąś taką porządną grupkę. Co to robi? Wskaż regent, który ma zostać tymczasowo ujawniony. Okej, tymczasowo ujawniony, no spoko, na razie wy wszyscy ruszajcie tutaj. Ja sobie mówię, już zbieram tu kolejną potężną armię, ruszajcie dalej. Masakra, boję się, czy się w ogóle wyrobię z tym wszystkim. Bo to różnie może być. Dobra, więcej tego. Więcej was wszystkich, nie no dobra, ja myślę, że tutaj musimy naprawdę ruszać szybko, bo jak dotrą do miasta, dotarcie do miasta to jest naprawdę niedługa droga. To będą problemy. Czy tu jest jakaś szybsza droga, czy o co chodzi? Tu jest jakieś szybsze przejście?
Dobra, jakimś innym przejściem idą, którym zupełnie nie chciałem, żeby szli. Zobaczymy. Kurczę, dlaczego oni w ogóle się nie zatrzymują? O, super, już kolejne wsparcie. No cholera, spieszę się, naprawdę się spieszę, ale no co ja zrobię, że tutaj to wszystko tak przebiega dziwnie. Dobra, tu można chyba iść na jakieś skróty. Dobra, ale oni się nie zatrzymują, a mówię, armia tutaj rośnie. Dobra, więcej. Tych skorpionów też by się przydało. Dobra, wy macie też ruszać dalej. Wszyscy szybko i w ogóle, ej, zatrzymaliście się, macie tego nie robić. Już ostrzegałem. Tego nie robimy. Tutaj chyba szybciej nie przebiegnę. Dobra, dawajcie, naprawdę mi się spieszy, a nie wiem, czy damy radę, bo jest ich dużo, bo trochę dostali. No, w to na razie nie pójdę, bo niestety węży już mieć nie mogę. Na razie, punkty wiary niestety trochę się potraciło się, no niestety. No, który mi znowu bohater padł? Dobra, szybko wsparcie, jak dołączycie... Dobra, rozwaliliśmy ich, oni nie byli jednak tacy mocni, to była duża grupa, przyznaję. O, tutaj już nadchodzi kolejna. I to wcale nie wygląda na słabą niestety. Musimy to szybko przejąć. Ruszać, czemu wy nie idziecie? Dawać dalej, ci już idą dalej, okej. Dobra, wsparcie nadchodzi. Kurczę, tutaj tych mają. Dobra, przejmujemy to, bo oni są tuż przed bramą. Dobra, szybko, ja jeszcze muszę tym dojechać do swojego miasta, to też nie jest takie wcale hop-siup. Dobra, super, dobra, zareagowałem dobrze, tak jak powinienem. Dawać, walczyć, ale nie, ty jedziesz dalej, wy walczycie. Mają mi ich nie przejąć, w żadnym razie. Dobra, więcej tych, no na razie niestety moja produkcja średnio wygląda. Dobrze, że nie muszę się zajmować jakimś złotem, drewnem, takimi tam. To wszystko przebiega całkiem sprawnie. Dobra, pięknie. Ej, a czy ja nie mogę tego w ogóle wystawić, żeby on mi tak jakby zwiększał... To powinieneś mi powsadać tutaj, żebym miał dodatkowe plusy, nie wiem czemu. Myślę, zapomniałem, że on też może faraon to robić, bo to jest chyba faraon, tak? Czy on jest nazwany po... Co wy robicie? Wy macie iść tutaj. Proste i zrozumiałe. Wy macie za to chronić ich. Atakować ich bazy nie będę. Może miałoby to sens, ale... No nie wiem. Ja mam jeszcze to w ogóle. Dobra, ja bym sobie potworzył tych jeźdźców na wielbłądach, jeżeli będzie taka możliwość. To są jednostki bardzo szybkie. Skuteczne. Może te słonie też nie takie głupie. Dobra, ja bym tutaj chociaż jednego z was... Dobra, ja mam więcej złota niż reszty... nie mogę domków tworzyć. No, widzę, że niestety nie. Dobra, powstrzymujecie ich bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, wycofujemy się. Coraz bardziej się będziemy wycofywać. Najważniejsze, że zdążyłem to przejąć, a teraz moja armia naprawdę jest wielka, więc ja nie wiem, co oni musieliby wysłać, żeby zrobiło to na mnie jakieś takie naprawdę spore wrażenie. Jak tam? Tutaj cały czas się tworzą jednostki. Dobra, macie się przesuwać dalej. A wy macie załatwić tych, którzy... No właśnie, nacierają tutaj w całkiem niemałych ilościach, ale póki są w takich mniejszych grupkach, to trzeba to wykorzystać. Dobra, walczcie. Kolejnych przesuwamy. Tu muszę pamiętać o tych skrótach niektórych, żebym też nie został gdzieś tam z nienacka zaatakowanym. Dobra, już skorpionki się tworzą. Dobra, a ty tutaj masz to powkładać wszystko. Mówię, to jakieś mi plusy będzie dawać. Jeszcze nie wiem jakie. A, przyspiesza szkolenie piechoty. O, proszę bardzo. Dlaczego ja tego nie miałem wcześniej? Dobra, tutaj nie wiem, czy jakaś jednostka się już zdążyła zrekrutować. Kompletnie nie wiem. Dobra, tu żadnych możliwych skrótów nie ma, więc póki co przemieśćmy jednostki tutaj. I tu właśnie będę blokował sobie przejście ładnie. Ten idzie. No niestety jest to bardzo wolna jednostka i muszę się do tego przyzwyczaić. Tu jakaś kapliczka, dobra, nieważne. Nie, no ja tak szczerze mówiąc, naprawdę rozbudowałem tą armię na bardzo dobrze. A ja w sumie domków to chyba nie mogę tworzyć, bo już mam... No nie, no 195 to nie jest mało, no sorry. To nie jest mało. Dobra, i dobrze byłoby, gdybyś nam tutaj zwiększał wszystko. Co tu jest? Jednostki szkolą się szybciej, a co tam? To też jest, żeby szybciej? Tak, koszary są szkolone szybciej, okej. To się robi, bardzo dobrze. Tu wszystko idzie. W sumie... Możemy tych sobie gdzieś tu może zostawić nawet, nie no, w sumie mówię, zareagowałem szybko i sprawnie. Dobra, nie no, wyślijmy ich tu. Będę tracił, ale ja mam wrażenie, że oni już tu nie przejdą. Nie wiem, co musieliby zrobić, żeby miało to ręce i nogi i zadziałało. Tak szczerze mówiąc, no nie wiem. Dobra, wy tutaj się rekrutujecie i wy też tutaj, dobra, bardzo ładnie. A wy tu absolutnie niszczycie, kogo się dam.
Tak jest, mam dużo tych punktów, więc szczerze mówiąc, może zróbmy coś takiego. O, proszę bardzo, mogę używać tego? To będę używał. Nawet jeszcze wężem. Tak jest, jeszcze będę ich tutaj troszeczkę spowalniał przy okazji. Wy sobie radzicie, wręcz perfekcyjnie. No to stójcie, po prostu stójcie i działajcie. O, no, no, nawet te moje mumie, zobaczcie, mumie i węże naprawdę robią robotę i... Nie no, może ich nie powstrzymają, ale zwolnią ich znacznie. Dobra, możecie im pomóc w sumie, czemu by nie. Kurczę, zaczynam mieć rozkminę, czy nie byłbym w stanie zniszczyć ich bazy. Ale to takie trochę ryzykowne, bo tutaj mają te wszystkie wieże z balistą? To chyba może strzelać. Dobra, to ja bym chyba się na to nie nastawiał, żeby tam iść. Po prostu zablokuję im wyjście i tyle. Jak ten mój wóz idzie? No idzie, 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 idzie. Tu jakoś przez skróty, czy to są na pewno skróty? No trochę tak, tutaj na skróty można pójść, nie powiem, że nie. Dobra, a was sobie w ogóle rozmieszczę, tu chyba nic nie ma złego dla mnie. Nie wiem. Dobra, przemieśćcie się, przemieśćcie się. Będą próbować tutaj, będą próbować coś działać. Mógłbym w ogóle czwartą erę sobie aktywować? Mógłbym, to czemu nie? Meteor mogę ogarnąć, czyli albo Tot, albo Horus. Tot to jest bóg mądrości, ukierunkowanie robotnicy i słonie bojowe. Horus to bóg zemsty, ukierunkowanie piechota. Aha, czyli no piechotę mam, w sumie piechotę i dodaje mi tornado, chociaż kurczę, meteor też by się przydał, też jest fajny. I to daje feniksy, ale to daje znowu tych mścicieli. No dobra, ale co mi to daje? Topór zemsty, włócznia Horusa. O, to byłoby dobre, w sumie mam piechotę, no to może chodźmy w to. Meteoryty fajne, ale to się przyda. Dlaczego to w ogóle to lata przy tym? Jakiś taki mam efekt normalny, nie wiem. Dobra, to odsłania, tak? Wskaże region, który ma tymczasowo ujawnione. Mogę sobie to ujawnić. Zobaczyć, co tu się... Czy tu już nic nie ma jakby więcej? Mogę tego użyć? Czy mogę, ale... Coś to nie działa do końca. O, a tu jeszcze, proszę bardzo, mieliśmy Hepesz Horusa. W sumie może Chironie, jeżeli nie masz co robić, to idź po to. Zdobędziesz mi to, czemu by nie? W sumie bym sobie tak przy okazji posprawdzał, co tu jest jeszcze ciekawego do ogarnięcia. Może coś ciekawego się jeszcze znajdzie. Takich, wiecie, dodatkowych miejsc, na przykład czy tu się da przejść, ale chyba nie, chyba nie. Dobra, jak tam radzicie sobie z wrogiem? Wróg jednak, zobaczcie, jednak cały czas coś tu kombinuje. Przecież mam teraz tyle surowców, że tam na spokojnie bym mógł rozwijać wszystko. Dobra, dobra, robimy tak, wycofajcie się, dostaniecie trochę po plecach, oczywiście, że tak. Niestety, niestety. Po plecach dostają, ale tu za bardzo zbliżam się do miasta, za bardzo mi tutaj wieżyczki mogą zrobić krzywdę. Ale nie przejmujmy się tym jakoś specjalnie, bo tu naprawdę idzie fajnie. Przeciwnicy niewiele są w stanie tak właściwie zdziałać już. O, tutaj jeszcze posąg. To jest chyba też set, prawda? Chyba się nie mylę. Dobra, 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 idziecie tutaj, może zaraz jakieś... Też nie, no na tych tutaj to chyba nawet nie ma sensu. Co to za dźwięk? A, dobra, to pewnie to podniosłeś, tak, dobra, to jakiś dziwny dźwięk, który dali do tego. Nieważne. Kurczę, ta czwarta era strasznie długo się tworzy. Dobra, idziecie. Pamiętam, że jak kiedyś grałem samemu, to ta misja wydawała mi się dość trudna, bo nie miałem za dużej armii. Przeciwnicy mi zabierali ten wóz i on szedł raz w stronę wroga, raz w moją stronę. I to jakoś powoli szło, no ale no nie no, tutaj jesteśmy już w sumie przy wyjściu. Dobra, przesuńcie się tutaj i zrobimy... O, takie coś tu zrobimy. Dobra, czy to będzie ich gonić? Nie wiem. Czy będzie ranić też moje jednostki? Chyba nie. Świetnie, ale to ładnie, tutaj zrobił dziurę taką. Doskonale, ale powybijani. Tak, przemieścimy do wewnątrz i będzie wszystko z głowy. Więc jakby, no jak tu się... Co tu się dzieje? Tego się nie spodziewałem kompletnie. Dawajcie tutaj, no nie, oni mi to przejmą. Oni już mi to przejęli. O cholera, no przyznaję, jestem w małym szoku. Nie pamiętałem czegoś takiego. Dobra, dołączać tutaj. Rekrutować dalej, kogo się dam. Może tych mścicieli będę właśnie tutaj rekrutował w dużych ilościach. Dobra, pojawiajcie się, piechota, niech się tutaj pojawia. Oj, nie to chciałem rozwijać. To chciałem, dobra. Co tu się dzieje? Ci się nagle pojawili nie wiadomo skąd. Dobra, widzę, że jednak robią się małe problemy. Żałuję, że nie eskortowałem tego. Trzeba było to jednak tak mocno eskortować. Dobra, idziecie i przejmujecie to. Spokojnie, spotkamy się z nimi gdzieś tutaj po środku.
Ale no przyznaję, zaskoczyły mnie tutaj. I Feniksy, ale Feniksy to w ogóle cholera. Ja nie wiem, czy ja mam jakieś jednostki strzelające. Chyba nie mam, bo to się trochę wtopiłem. Bo poszedłem typowo w piechotę. Oni tu proszę, z Feniksami. Cwaniaczki jedne. No przyznaję, nie głupie to. Dobra, pójdziemy w procarzy. Też sobie ich tutaj troszeczkę potworzymy. Dobra, przemieszczać się. Tak jak mówię, nie wiem, czy mogę im zrobić jakąś krzywdę. Natomiast mój cel jest prosty. Mamy dojechać tutaj. No proszę, jeszcze na koniec jakieś małe trudności tutaj. Sprawiło mi to. Dobra, tu w tych fortecach, to mówię, więcej jednostek, które mogą strzelać. Uuu, tu już się zebrało, co nieco. Dobra. Już widzę, że kolejni nacierają. Nieważne. Jesteśmy blisko ukończenia tej misji. No tam już mocne wsparcie idzie ze strony wroga. Ej, skąd oni się wzięli? Ja nie wiem, skąd oni biorą te jednostki. Nie mam dla tego pojęcia. Dobra, jak tam te jednostki, które mogą strzelać? Ruszać. O proszę, już się pojawiają. Dobra, może i Feniksy coś dostają. Szybko. Już mi tutaj nikogo nie wysadzą. Mówię, no tutaj niestety nie mogę im zrobić za dużo. Nie mam jednostek, co strzelają. To jest mój życiowy problem. W ogóle, ty, Chironie, chodź tutaj. Chodź tutaj, pomożesz mi. Dobra, może i mają Feniksy, ale cóż z tego. O, dobra, i proszę, w końcu dostają damage. Na to czekaliśmy. Ruszać, będziecie strzelać. Strzelać i ubijać. No, zaskoczyli mnie. Jakby zapomniałem o tym, że te roki w ogóle istnieją. Czy roki, no to w sensie orły, no, ale to chyba jakieś roki się nazywają. I że mogą stanowić problem, ale to nieważne, bo proszę bardzo, właśnie w tym momencie przekraczamy bramy miasta. Więc jeżeli się nie mylę, to mamy zwycięstwo. Dokładnie, nie inaczej. Na końcu okazała się misja nie taka prosta, ale dzięki temu, że się szybko przygotowałem, to nie było tak źle. W kolejnym materiale misja Izydo, wysłuchaj mojego wołania. Kemset wziął większość bohaterów do niewoli w mieście Abydos, a Manera musi ich ratować. Dobra, coś zaczynam kojarzyć z tą misją. Będzie ciekawie z pewnością. Natomiast, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!